tajców nie ma. A w dzisiejszej szopce to są jedni sąsiedzi, kłócą się o miedzę z drugimi i oskarżają o... Boję się nawet mówić wszystko. Cała akcja dzieje się. Tu za studowo, zaraz. Idą do jednego sąsiada. Czy taki jak mój... Pani Jaworowicz, wnikliwie. Pan jest podpity. No chłop, szczerze. No troszkę może. Od lasie. Babcia mówi, że cała ta sprawa o miedzę to... Ha, 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 ha. Ja wam tego nie zmyślam. Pani Jaworowicz pyta. Pan ma powody, żeby do więzienia pana... A raczej nie. No. Ale to nie jest przekonująca odpowiedź. I słuchaj, a ty mi nie ukradłeś 200 zł? Chyba nie. Pani Elżunia mówi o tym pierwszym. O matko, chłopce chlapnął do wywiadu, pijak od razu. I on mówi, że nie jest pijak, tylko... Smakosz. O każdym tak można powiedzieć. No on nie jest leniwy, to jest koneser wolnego czasu. Sąsiad go tłumaczy, że on rzadko pije. Nie, w okresie świątecznym. Jak w okresie świątecznym, jak to jest 30 stycznia? Co to jest za święto? Imieniny ani moje, ani twoje. Oni się też kłócą, że sąsiad... Pognał gęsi tamy. Ludzie, idź tawy do domu, a nie do kamery. Sąsiad zrobił, a poszły, czy tam jak się mówi do gęsi i już sprawa w sądzie. Ta kobieta mówi. Jajców nie ma, bo on kawaler je. I dodają, że sąd sądem, a sprawiedliwość po naszej stronie. I oni są pokrzywdzeni przez układy. Policją i prokuraturą. A wszystkim tym trzęsie dyrektor sądu w Łukowie. Ludzie. Łuków. Europejska stolica układów. Jakie... Siedzi sobie jakaś kobicina w tym sądzie, a po nocach z pochodnią płoty ludziom kradnie. I teraz, jaki widok najbardziej kłuje sąsiada? No nowe auto za płotem, nie? Ale przypominam, że to się dzieje koło Łukowa, więc sąsiad zajechał kiedyś... I jeździ po tej świnie. Ja nie mogę ci... Chłop ma świnie w dieslu. Ja kiedyś przed występem zajechałem do sklepu w Łukowie i mówię, macie kawę? Mielim. To mielta, ja poczekam. A wiecie, jak się w Łukowie mówi na samolot? Łooo! A wiecie, jak się w Łukowie mówi na śledzie z cebulą? Łakocie! A żebym się dzisiaj uczepił tego Łukowa? Bo w Łukowie każda świnia jest łysa, wszystko za sprawą bardzo miłego sołtysa. Jak chłop wejdzie do chlewa, to się cały ślini i jeździ po tej świnie. Bo w Łukowie każdy kij ma cztery końce. W Łukowie chodzą nawet z motyką na słońce. W kolejnej sprawie była Ania. Ania jest chora psychicznie. Aczkolwiek Ania mówi, że to nieprawda. Po prostu sąsiedzi ją oskarżali, że srami na wycieraczki. Ani zostało odebrane dziecko. No i pokazywane są misie, leci smutna muzyczka. Bo wiadomo, dobro matką jesteś tylko wtedy, jak opowiadasz o swoich dzieciach ze skrzypcami w tle. Ania jest w urzędach agresywna. No i mówią, że dziecko niesłusznie odebrane. A rodzina zastępcza podobno często zmienia wyznania. Kolega mówi, że dziecko powinno być zawsze przy matce. Prawo natury powinno być dziecko u niej. To doktor tłumaczy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Pani Staroń mówi, ta rodzina ma inne wyznanie, nie może być A mnie to się zdaje, że najważniejsze to być człowiekiem dobrym, ale nie wiem. Dziecko ma być dobrze, a nie tam wyznanie. I wypowiada się pani psycholog Rotkiel. Nie zadawajcie jej pytań. Nie komentujcie. To aż się doktor podniósł. Nie ma się leczyć. Słuchajcie, no nie może być tak, że ktoś nie dba o dzieci, ale się popłacze w telewizji. To mu dzieci oddadzą. I słuchajcie, jaki cyrk. Ania tam dalej siedzi, a w studio śpiewają piosenki, żeby poczuć się lżej. Niechaj poczują się lżej. Zapraszam was też na mój stand-up na żywo. Toruń, Poznań, Warszawa, ale ta w maju. To są najprawdopodobniej miejscowości, gdzie będę nagrywał program na YouTube. Do zobaczenia.